Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj przegląd rynkowy i nie tylko, bo i o rynku surowców będziemy rozmawiać. Ze mną jest analityk OANDA TMS Brokers Łukasz Zębik. Łukaszu, dzień dobry. Witaj Mateusz, dzień dobry Państwu. Złoty jest bardzo mocny, chyba najmocniejszy od danych kwietniowych, chyba z połowy kwietnia. Dolar, euro tracą wyraźnie, ale oddaję Tobie tu głos, żeby zapytać się, co jest powodem tego, że akurat nasza waluta się umacnia. Kurs dolara akurat poniedziałkowy 3,96. Tak, po tym chwilowym osłabieniu, które mieliśmy gdzieś w okolicach połowy kwietnia, złoty wrócił na tą ścieżkę aprecjacyjną, na ścieżkę umocnienia i aktualnie spoglądając na kurs względem euro PLN, aktualnie znajdujemy się w okolicach 4,26, co oznacza, no, że właśnie notowania zbliżają się do tych dołków tuż przed wybuchem tej awersji do ryzyka, którą mieliśmy w połowie kwietnia, związaną z Bliskim Wschodem, bo to należy właśnie tym tłumaczyć to osłabienie złotego i aktualnie jesteśmy na poziomach sprzed tych wydarzeń kwietniowych. Kurs USD/PLN podobnie znajduje się stosunkowo nisko i jesteśmy aktualnie zrównani z tymi poziomami z dołków z pierwszej połowy kwietnia, czy tych dołków widocznych w pierwszej połowie marca również. Ta siła złotego oczywiście ona wynika w dużej mierze z aktualnego nastawienia Rady Polityki Pieniężnej. Ja osobiście nie oczekuję, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe w tym roku. Bardziej myślę o tym, że takie luzowanie warunków monetarnych jest możliwe dopiero gdzieś w okolicach pierwszego kwartału przyszłego roku. No, tak wynika przynajmniej z wypowiedzi pana Glapińskiego, który cały czas podkreśla na dość duże ryzyko podbicia inflacji w drugiej połowie roku, co oczywiście będzie związane z tymi wyższymi stawkami energii. Oczywiście też dużo będzie zależeć od rządu, jak będą wyglądały te pakiety osłonowe, ale prawdopodobnie rachunki za prąd i za gaz w drugiej połowie roku mogą wzrosnąć, co podbije inflację i ta inflacja CPI gdzieś w drugiej połowie roku zostanie podbita w okolice 5-5,5%. Podobnie jak inflacja bazowa, też ona zostanie podbita no, w okolice 4,5%. Aktualnie jesteśmy już za dołkiem, jeśli chodzi o ten proces dezinflacyjny i ten ostatni odczyt kwietniowy pokazał wzrost do 2,4% inflacji CPI z 2,1%, więc cały czas Rada Polityki Pieniężnej mówi: stopy procentowe utrzymujemy na obecnym wciąż restrykcyjnym poziomie i to jest wsparciem dla naszej krajowej waluty, no bo musimy z drugiej strony spojrzeć na to, co robi Fed i co robi Europejski Bank Centralny. Europejski Bank Centralny wszystko wskazuje na to, że w czerwcu, w przyszłym miesiącu obniży stopy procentowe, co będzie działało korzystnie na naszą walutę, a jednocześnie Fed w tym roku również taki krok podejmie. Co prawda, jeśli chodzi o amerykańską instytucję, czerwiec jest raczej mało realnym terminem rozpoczęcia cyklu luzowania. Spekuluje się o wrześniu i o grudniu. Spoglądając na ostatnie wydarzenia, no to oczywiście komunikat z Fedu jest następujący. Potrzebujemy większej pewności, że proces dezinflacyjny dalej postępuje.
No bo w pierwszym kwartale tego roku ten proces dezinflacyjny, który był tak imponujący i tak dynamicznie postępował w ubiegłym roku, on się zatrzymał w pierwszych 3 miesiącach i ceny w Stanach Zjednoczonych, ceny konsumpcyjne zostały podbite. W tym tygodniu mieliśmy istotne dane na temat cen producenckich, istotne dane na temat cen, mówimy tutaj o wskaźnikach CPI. I te dwa odczyty, te dwa raporty wzmocniły nieco nadzieję właśnie na dwie obniżki stóp procentowych. Jeszcze jakiś czas temu, w tym roku oczywiście, jeszcze jakiś czas temu mówiono, że ten czerwiec jest bardzo realny. Wcześniej mówiono o marcu. To się nie zmaterializowało. Fed nie ma nadal pewności i ta retoryka płynąca z amerykańskiego banku centralnego cały czas jest następująca. Stopy procentowe powinny pozostać dłużej na podwyższonym poziomie. I tak naprawdę teraz rynek zaczyna interpretować dane i z gospodarki, dane dotyczące cen. No i w ostatnim czasie ten dolar traci na wartości, bo kwietniowe dane na temat inflacji, one okazały się w punkt, jeśli chodzi o prognozy, i lekko nam spadły. Nie są to jakieś wartości. Nie było tu większego zaskoczenia, ale widać, że ponownie mamy lekki spadek dynamiki. Ceny oczywiście rosły cały czas w tempie 3-4 CPI i w tempie 3-6 CPI bazowa i miesiąc do miesiąca to są dynamiki na poziomie 0,3, czyli nadal jesteśmy powyżej celu rezerwy federalnej, no, ale mamy znowu lekkie obniżenie dynamiki. Co rynek interpretuje? Aha, ponownie wracamy do tego procesu dezinflacyjnego. Dane zrobiły dobry krok w stronę obniżek stóp procentowych. Wracając do wcześniejszych danych makro ze Stanów, no to należy spojrzeć na dane z rynku pracy, które już w ubiegłym tygodniu pokazały, że ten rynek pracy nieco mocniej się schładza. Mamy tutaj wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych do najwyższego poziomu od 9 miesięcy. To na rynku zrobiło wrażenie i to osłabiło dolara amerykańskiego, bo mieliśmy również wcześniej raport miesięczny na temat kreacji nowych miejsc pracy, na temat między innymi stopy bezrobocia, no i tam też te dane pokazały słabość rynku pracy. Nie mamy oczywiście jeszcze takiego mocnego sygnału, że mamy jakąś recesję, bo nic takiego się nie dzieje, ale no, ten rynek pracy ewidentnie osłabia się i ten proces postępuje coraz bardziej wyraźnie. Więc w ostatnich tygodniach dolar ponownie traci na wartości i należy oczywiście spojrzeć w tym wypadku na główną parę walutową euro-USD, która zbliżyła się w tym tygodniu do poziomu 1,09, nie osiągając tego poziomu. No ale mimo wszystko od połowy kwietnia, czyli od miesiąca, mamy cały czas słabszego dolara. Ten proces od miesiąca następuje. Wcześniej mieliśmy silniejszego dolara, teraz te dane makro z rynku pracy, dane na temat inflacji powodują, że rynek jednak mówi, no Fed może trochę będzie bardziej gołębi, czyli nieco wcześniej zacznie obniżać stopy procentowe. Natomiast chciałbym podkreślić, że te projekcje rezerwy federalnej z marca albo i z grudnia, które były podobne, nieco inne, ale powiedzmy podobne, jeśli chodzi o liczbę obniżek stóp procentowych w tym roku, czyli 3, bo wykres kropkowy w grudniu, jak i w marcu wskazywał, że Fed obniży stopy procentowe trzykrotnie w tym roku. Oczywiście to nie jest to, że z wykresu kropkowego tak wynika, to jest oczywiście mediana, to w żaden sposób nie zobowiązuje Rezerwy Federalnej do tego, żeby takie kroki poczynić. To jest powiedzmy jakiś tam ogląd aktualnego rozkładu głosów w Rezerwie Federalnej, ale to nie jest tak, że Fed musi zrealizować to, co jest na tym wykresie i to, co widzi w prognozach, no bo cały czas zastrzega, że no, sytuacja jest zmienna i Fed reaguje na napływające dane makro. Aktualnie dolar jest słabszy i z tego też powodu nasza waluta jest mocniejsza, czyli mamy, wracając do naszej waluty, cały czas RPP w trybie jastrzębim, w trybie pozostawiania stóp procentowych na wysokim restrykcyjnym poziomie. I z drugiej strony słabszego dolara,
a jednocześnie, kiedy dolar jest słabszy i główna para walutowa idzie w górę, mówiąc kolokwialnie, to złoty na tym korzysta. Jeżeli giełdy idą w górę, a tak też się dzieje, Wall Street zbliża się do historycznych rekordów, DAX w tym tygodniu wyznaczył nowy all-time high, to też sprzyja naszej walucie, więc to jest taki miks czynników, który aktualnie obserwujemy i w średnim terminie myślę, że złoty powinien pozostać na tej ścieżce wzrostowej, no bo oczywiście innym elementem tej całej układanki rynkowej jest sytuacja geopolityczna i jeśli tam dostaniemy jakiś zwrot akcji mocny, ta awersja do ryzyka wzrośnie, no to całkowicie te czynniki, o których powiedziałem wcześniej, nie będą obowiązywać, tylko złoty może nam automatycznie stracić na wartości, tak jak to obserwowaliśmy, czy w momencie wybuchu pandemii, czy w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, ale też sytuacja na Bliskim Wschodzie w pewnym stopniu powodowała, że ten złoty był niestabilny i w pewnych momentach tracił na wartości. Nie tak mocno oczywiście, jak w 2022 roku, w 24 lutego i chwilę po. Ciekawie też jest oczywiście na rynku Surowców. ropy naftowej. Tak, no bo oczywiście my na ropę naftową spoglądamy pod kątem jakby czynników globalnych. Pewnie naszych słuchaczy interesuje też to, co będzie z cenami paliw, ale oczywiście cena ropy naftowej na globalnych rynkach tylko pośrednio wpływa pewnie na ceny na stacjach benzynowych, ale to jest oczywiście istotny czynnik, więc jeśli chodzi o ropę Brent, od gdzieś połowy kwietnia mamy postępujący trend, taki można powiedzieć krótkoterminowy trend spadkowy, natomiast spoglądając na szerszy horyzont, to od połowy grudnia ubiegłego roku ceny poruszały się w takim kanale wzrostowym. Teraz mamy spadki i cena przez ostatni miesiąc spadła o blisko 12%, niespełna 12%, i jeszcze wczoraj była najniższa od początku, gdzieś tam okolic 7 marca. Co aktualnie jest najważniejsze, jakie czynniki najważniejsze determinują ceny ropy naftowej? No, te spadki, które widzieliśmy w okolicach połowy kwietnia, dokładnie to było 17 kwietnia, mocny spadek, a następnie mocne spadki miały miejsce na przełomie maja oraz kwietnia. To był miks czynników. Przede wszystkim spadły obawy o eskalację na Bliskim Wschodzie. To automatycznie powodowało, że cena ropy naftowej spadła, co oznacza, że ta premia za ryzyko, wyceniona w związku z zawirowaniami na Bliskim Wschodzie, poszła gdzieś za daleko. No i automatycznie rynek to zaczyna wracać do poziomu takiej równowagi, więc to z pewnością zadziałało. Z drugiej strony mieliśmy ostatnio napływ danych tygodniowych z amerykańskiego rynku ropy naftowej, które wskazały na znaczny wzrost zapasów. No oczywiście na pierwszy rzut oka no, można interpretować te dane jako no, wzrost zapasów, to znaczy słabszy popyt. Z drugiej strony widać mimo wszystko cały czas wysoki popyt na ceny ropopochodne. Wzrost zapasów w Stanach Zjednoczonych wynika w dużej mierze z dużego importu. Być może rafinerie też przygotowują się na sezon podwyższonego popytu, czyli sezon wakacyjny, a jesteśmy tuż przed tym okresem. Nie spodziewam się, żeby ceny ropy naftowej w najbliższym czasie podążały tą spadkową ścieżką. Myślę, że powinniśmy wrócić do wzrostów. W dużej mierze rynek będzie teraz obserwował to, co zrobi OPEC Plus, czyli głównie te kraje, które zobowiązały się do cięcia wydobycia. Chciałbym też zrobić taki ogląd sytuacji nieco długoterminowy, jeśli chodzi o rynek ropy naftowej. Te wzrosty, które mieliśmy w ostatnich miesiącach na rynku ropy, pomijając te spadki kwietniowo-majowe, to one w dużej mierze były napędzane tą decyzją chociażby głównie Arabii Saudyjskiej, przepraszam, wydobycia ropy naftowej do końca, powiedzmy, przez drugi kwartał. Teraz na początku czerwca zostanie podjęta kolejna decyzja, co zrobi Arabia Saudyjska i pozostałe kraje. Niższe ceny ropy naftowej, spadające ceny ropy naftowej, które obserwujemy od kilku tygodni,
Z pewnością będą skłaniać OPEC do tego, żeby te cięcia przedłużyć na kolejne 6 miesięcy, a przynajmniej na kolejny kwartał. No i cały czas spoglądamy na to, co zrobi Irak, co zrobi Kazachstan, bo to są te główne dwa kraje, które do tej pory nie wypełniały tych zobowiązań, tych ustaleń, co prawda dobrowolnych. I w tym momencie Irak ma zrekompensować w następnych miesiącach, od maja, od tego miesiąca do końca roku, tą nadwyżkę, którą robił w poprzednich miesiącach. Więc widać, że Irak oraz Kazachstan chcą się dostosować, i w ostatnich dniach usłyszeliśmy również ze strony ministra ropy irackiego, że Irak dostosuje się do decyzji OPEC. Więc widać, że jest jakby w grupie chęć do dalszych cięć. Z drugiej strony wiceminister Nowak z Rosji również zaczął się wycofywać z tych wcześniejszych deklaracji o wzroście produkcji, więc prawdopodobnie również Rosja zmniejszy to, będzie zmniejszać to wydobycie, chociaż no ciężko tutaj jakby wierzyć tym wszystkim danym, no bo dane z Rosji nie do końca mogą być, powiedzmy, wiarygodne. No i tutaj trzeba gdzieś na to spoglądać, na te dane z pewnego rodzaju takim buforem, tak? Że te dane nie do końca mogą być w pełni wiarygodne. Ale pozostawmy tą sytuację, bo jakby na ten temat też nie chcę się wypowiadać, bo po prostu tych danych nie widziałem. Więc widać, że rynek ropy naftowej gdzieś szuka w tym momencie dołka po tych spadkach z poziomu 91, niespełna 92 dolarów za baryłkę do wczorajszego dołka, który został ustanowiony w okolicach 81. Na wykresie to tak już dla handlujących, dla traderów, którzy spoglądają często na wykres świecowy, mamy bardzo wyrazistą świecę z długim dolnym cieniem oraz wąskim korpusem. To dla wtajemniczonych, może dla niewtajemniczonych wyjaśnię, że oznacza to, że pojawił się zdecydowany popyt na technicznym wsparciu, co dla techników może oznaczać, że na rynku ropy naftowej gdzieś kształtuje się jakiś średnioterminowy dołek i być może niebawem będziemy mieli zmianę trendu. Za nieco ponad 2 tygodnie decyzja OPEC w sprawie cięć, i ona będzie moim zdaniem w dużej mierze determinować to, co się będzie dalej działo z cenami ropy naftowej. Ale z pewnością te spadki cen nie cieszą Arabii Saudyjskiej, i no bo oczywiście cięcia produkcji są wykorzystywane do tego, żeby te ceny po prostu podbić, i żeby ta rentowność na sprzedaży ropy naftowej była po prostu wyższa dla głównych eksporterów ropy naftowej. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo dziękuję za ten kompleksowe podsumowanie. Zapraszam też, żeby dowiedzieć się więcej na temat prognoz na stronę Oandy TMS Brokers, partnera podcastu Podróż bez paszportu. Zachęcam do analiz, komentarzy. Łukasz Zębik, bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.